Jakby to dobrze ująć, a nie obrazić. Jak miał to? Tak brzmiałby na wodę. Cała historia zaczęła się właśnie od filmu, że zawsze co te siostry zapewne robią. Dokładnie, na tych cienkich kołach. Jaka tu jest grubość blachy? Bo to jest chyba jedno z ciekawszych tematów tego samochodu. Myślę, że chyba mniejsza niż potrzeba. Naprawdę ciężko cokolwiek z tym zrobić. Dostawania się nie nadaje. Trzeba szukać elementów, które nadają się, żeby jeszcze cokolwiek z tym zrobić. Czyli w sumie wymiana. Który to jest rok? 77. Była taka piękna reklama, chyba właśnie z lat 70. Właśnie tego Citroena. Z tyłu na tylnej kanapie były jajka. Były tak. Kopa jaj. Tak. I on jechał po takiej dosyć wyboistej drodze. Ma bardzo dobre restaurowanie. Tam chyba żadne z tych jajek, nic się później z tego chyba nie zrobiło, tak? Na stali II wojny światowej, na kowalu na Brunei.
Thank you.
gratuluję. Oczywiście zapraszam do. I moi drodzy, przechodzimy, słuchajcie, do amerykańskiej motoryzacji. Tu przede mną kabina, już za chwilę Pajerberg. Tak, to tak trochę o filmy. A ja tutaj mam już koło siebie właściciela Kadillaca. Co to za kabina? Jeszcze nie mała rzecz, to najbardziej popularna jednostka w tych amerykańskich samochodach. Słuchajcie, taka ciekawostka. Aha, czy to jest samochód, a pan spita, bo mamy
słuchajcie, w tym pięknym samochodzie, może się tego nie zauważył Stefan, ale to są chłopaki, ale to są tak piękne chłopaki, że nie ma tego zareagować, że to nie jest malutelka, ale to naprawdę coś zrobi. Powiedz mi tak, no, w środku kanapa ochronna, jak się tym samochodem jeździ? No i Amerykanie przede wszystkim są z wypokorzenia. Powiedz mi, co tu masz takiego, co tylko w tym samochodzie nie ma? Niestety kolor zniknął, tak? No i tak tutaj też. A powiedz mi, jak to jest zacząć do stanowienia? Czy to jest pokryte? Bo to skóra nie jest, tak? To jest wyjątek. Większy materiał. Żeby to wyglądało, czy to jakieś specjalne miało zadanie? Tylko wyglądało. To Amerykanie przede wszystkim o wyglądzie tutaj wyżej. Żeby to... Gdzie się tylko dało, żeby wcisnąć? To zgaduję na całe. 4 wieki wolkonaty przy kierownicy, wielka wajcha zmieniana. No to jest właśnie kwintesencja amerykańskiej motoryzacji. Powiedz jeszcze, no? Pociągamy bagaż. No dobrze, a tutaj inaczej sprawuje, a coś jeszcze w garażu stoi za wyszło? A plany są? Plany są, ale amerykański motor za wszystko. Niemiecka? No to znaczy, jak będziesz amerykański, to wtedy to z tego nie wyjdzie. Czy co, taki sek? No, to w tą stronę. Gratuluję samochodu, naprawdę przepiękny. Możecie sobie obejrzeć. Wiesz co, ja się proszę też o jedną kwestię, bo to naprawdę... Z którym chcesz jeszcze zdjęcie? Z tym wojennym? A to nie o to chodzi, to chodzi o zimę, słuchajcie. Może to odpali. Słuchajcie, odpali specjalnie dla nas. Będziecie kupowali połóżkoweczka. Hemi, nie będą, hemi. I uwaga! Tam nie liczę się na tego. Żywo się jeździ. To.
Tam motory odpaliły. Idziesz? Patrzeć? Nie, nie, nie.